Dogrywka na sportowo, ale przy talerzu, w kuchni, bo będziemy rozmawiać o tym, co w diecie słychać Michał Wrzosek, a więc doktor dietetyki, ale to jest tak trochę e, pośrednio, bo to chyba doktor nauk o zdrowym żywieniu. Tym nie pewnie poprawisz. Witam cię serdecznie. Nawet nie tak, bo ja kończyłem akurat SGIWA Akademię Medyczną. Tam robiłem doktorat, więc to jest tak naprawdę długa nazwa, której nie będę przytaczał, ale tak, doktor dietetyki to jest powiedzmy taki kolokwialny skrót, który myślę, że na potrzeby internetu mogę się posługiwać. Ale nie będę mówił do ciebie, doktorze, i doktorku, jak to mówił królik Bugs, możemy chcę mówić po imieniu Oczywiście. Michale powiedz mi, bo tak mówi się o tym, że brzuch się ćwiczy na siłowni, ale czy to prawda czy jednak brzuch ćwiczymy w kuchni? No to wszystko zależy od tego, co masz na myśli z tym brzuchem. No bo tkankę tłuszczową raczej gubimy poprzez dietę. Może nie tylko poprzez dietę, bo przez cały styl życia i tutaj też ta aktywność fizyczna jest bardzo ważna. Ale żeby po tym jak zrzucimy tą tkankę tłuszczową mieć coś na tym brzuchu, czyli żeby te mięśnie były silne, widoczne, twarde, odznaczone, wyseparowane pomiędzy sobą, no to to oczywiście możemy już zrobić tylko na treningu. Więc to są dwa oddzielne procesy. Budować mięśnie będziemy ćwiczeniami, a odsłaniać mięśnie będziemy Będziemy bardziej dietą niż ćwiczeniami, ale te ćwiczenia też będą pomocne. Pamiętam kilku takich piłkarzy, było chociażby ocierali się o reprezentację albo grali, a tutaj nagle po jakichś zgrupowaniach albo w trakcie przerw między sezonami taki brzuszek piwny. Czy piłkarze mogą pić piwa? No bo mówi się o tym, że to jest taki trochę izotonik potreningowy, ale chyba niekoniecznie. No, taki, takie piwo bezalkoholowe, no to rzeczywiście moglibyśmy jeszcze potraktować w jakimś stopniu jako taki izotonik i to rzeczywiście jest napój, który dobrze nas nawadnia, ale powiedzmy sobie szczerze, jakby nie ma czegoś takiego jak prozdrowotna dawka alkoholu, alkohol w każdej ilości nam szkodzi. Obniża też na pewno nasze zdolności wysiłkowe, działa w szczególności prokancerogennie, czyli zwiększa ryzyko rozwoju różnego rodzaju nowotworów. No i w szczególności, jeżeli mówimy już o takim sporcie zawodowym, to oczywiście ta dieta sportowca Zawodowego, który ma, nie wiem, 7-10 jednostek treningowych w tygodniu będzie wyglądała zupełnie inaczej niż diety, ko dieta kobiety, która chce po prostu schudnąć. Tam jest przestrzeń i pole na to, żeby wykorzystać takie produkty, które bardzo często uznajemy za mało zdrowe, bo kajzerka w diecie osoby, która ma dzienne zapotrzebowanie na energię ponad 4000 kilokalorii, to jest wręcz taki produkt, który powinien występować, bo nie powinniśmy też spożywać za dużo tego błonnika. Więc tak jest w ogóle bardzo fajne, tak odpowiednie. Czy Kajzerka jest zdrowa? To zależy, no bo właśnie jak mamy dietę odchudzającą mało kalorii, musimy raczej jeść takie jedzenie, które będzie nas maksymalnie syciło, po którym nie będziemy chodzić głodni. Musimy z mniejszej ilości jedzenia dostarczyć sobie wszystkich witamin, składników mineralnych, błonnika, kwasów omega-3 i tak dalej, no to na takiej diecie Kajzerka nie będzie najlepszym wyborem. Ale jak mamy zapotrzebowanie na energię 4000 i tam wręcz jest problem, żeby przejeść to jedzenie, no bo jak mamy dwa treningi dziennie, trzeba by zjeść na dwie godziny przed treningiem, godzinę po, tak naprawdę już brakuje nam czasu na to jedzenie i to jedzenie musi być łatwostrawne, żebyśmy też byli w pełnym takim performensie treningowym, no to okazuje się, że Kajzerka jest w porządku. Patrzę sobie na zegar. 11.04 właśnie będzie wybijać. Ile godzin do lodów z owsianką u ciebie na kolacji? No, myślę, że jakieś 10. Wczekaj, bo jestem słaby z takiej podstawowej matmy. O, okay. o dziewiątej jeszcze. O dziewiątej mniej więcej. Ale wiem, to kolacji. się nie zmieniło? Nie, to jest generalnie wreszcie dzień w dzień praktycznie. Myślę, że 250 na 350 dni w roku to jest owsianka z lodami. Wytłumacz słuchaczom i widzą, dlaczego tak. No, bo powinniśmy oczywiście jeść możliwie jak najwięcej nieprzetworzonego jedzenia, takiego pełnowartościowego jedzenia, ale ono wystarczy, że będziemy jeść tak w 80-90% dla naszego zdrowia fizycznego, właśnie po to, żebyśmy nie chodzili głodni, żebyśmy mieli odpowiednią ilość błonnika, witamin, składników mineralnych. No to po to jemy właśnie płatki owsiane, a nie jakieś płatki śniadaniowe. I to powinna być podstawa naszej diety. Ale mamy też zdrowie psychiczne oprócz zdrowia fizycznego i też musimy zadbać o naszą głowę i też o taką zdrową relację z jedzeniem i też żebyśmy byli w stanie wytrwać w tych zdrowych nawykach żywieniowych całe życie bo dla mnie o to chodzi w zdrowym życiu i w momencie gdy ja do tej owsianki czyli takiego typowego zdrowego dania który składa się z płatków owsianych z jakiegoś mleka albo jakiegoś jogurtu orzechów masła orzechowego dodam sobie jeszcze gałkę lodów to to nie jest jakoś bardzo dużo niezdrowego jedzenia ona mi tak smakuje że dzięki temu tej swojej owsianki nigdy nie nie zamienię na jakąś zamówioną pizzę, czy fast food, czy inne coś bardziej przetworzone, bo ono mi bardzo smakuje. No dobrze, ale cukier się podnosi wtedy i, i to kiedy ty idziesz spać, no bo tak myślę sobie, że wtedy, no to zamiast żeby przysypiać, żeby oczy się zamykały, no to Znów power o tej 21. Wiesz, co, myślę, że to jest właśnie taki błąd w postrzeganiu diety na poziomie jednego posiłka, jednego posiłku, jednego produktu, że jeden produkt nam zrobi krzywdę, albo jeden produkt odmieni naszą dietę. I w internecie jest mnóstwo takich informacji na zasadzie, a zacznij pić koktajl z chlorelli i będziesz od razu dużo zdrowszy. I okej, okay, taka chlorella jest bardzo zdrowym produktem i może być elementem zdrowej diety, ale ona sama jedna nie zrobi jakiejś zdrowej rewolucji w naszym życiu. I tak samo jedna gałka lodów tutaj naprawdę dużo nie zmieni, bo ta jedna gałka lodów będzie miała, nie wiem, 15 gramów cukru, 20, no to jakby lekarstwo od trucizny różni przede wszystkim dawka I jeżeli byśmy zjedli pudełko takich lodów, które miałoby 1000 kalorii, nie wiem, 200 gramów cukru i bardzo dużo tłuszczu, no to to byłoby coś raczej niezdrowego. Ale w momencie, gdy to jest taki miły akcent w zdrowym posiłku i mamy tam właśnie płatki owsiane, czyli źródło błonnika, mamy, nie wiem, migdały, które są źródłem zdrowych tłuszczów, to też są takie produkty, które sprawiają, że wcale ten cały posiłek nie będzie miał już bardzo wysokiego ładunku glikemicznego, tylko będzie on umiarkowany. Elixir na pewno takiej fantazji, finezji piłkarskiej wypił kiedyś Leo Messi, ale a propos tego picia, to on gra teraz w Stanach Zjednoczonych widzę MLS i jest, jest dużo filmików, kiedy on ze swoim towarzystwem, dawną ekipą z Barcelony, siedzą, biesiadują, imprezują, czerwone wino się pojawia, ale u niego jakoś nie wpływa to potem na boisku. Yy, nie, nie przekłada się na to, że on jest nagle w gorszej formie, Bibo upływu lat jest wciąż boskim Leo, ale czerwone wino, w Włączę trochę do e, tych piw, które e, trochę kojarzą się niestety z piłkarzami, czasami w formie mitu, bo to nikogo nie obrażając, tylko e, wkładając to w dyskusję. Czerwone wino do posiłku m, dla zawodowców to coś, co jest prozdrowotne. Czasami to czerwone wino jest na zasadzie, piję lampkę wina i właśnie dzięki temu jestem dużo zdrowszy, dużo lepiej się czuję fizycznie, psychicznie i tak dalej. Mit czy prawda? Zdecydowanie nic, bo żeby z tego czerwonego wina uzyskać taką terapeutyczną dawkę resweratrolu, czyli tego antyoksydantu, e, który, o którym bardzo często się mówi, że to przez niego właśnie to wino jest takie zdrowe, to trzeba by tego wina wypić kilkadziesiąt litrów i wtedy to już w ogóle nie byłoby ale, zdrowe. Ale i... nie za jednym razem rozumiem. No właśnie za jednym, za jednym razem, razem, żeby to, to była to taka niemożliwe. terapeutyczna dawka, dlatego niemożliwe, tak? Jakby... Ale powiedziałeś tam o jednej bardzo ważnej rzeczy, że oni sobie siedzą i biesiadują. I o co tutaj chodzi? Badania naukowe jasno nam mówią, że generalnie ludzie, którzy żyją najdłużej na świecie, oni przede wszystkim mają bardzo bliskie więzi społeczne. Oni dużo czasu spędzają z ludźmi, e, dużo czasu rozmawiają, dużo czasu nie spędzają właśnie sami, tylko w jakiejś interakcji z drugim człowiekiem. I myślę, że to jest jakby bardzo ważny taki element zdrowego stylu życia, o którym się zapomina. No to czym innym będzie pewnie wypicie tej lampki wina samemu, czy kilka, jakby, nie wiem, siedząc w domu przed telewizorem, a czym innym, gdy jest to jakby element jakiegoś. Towarzyskiego spotkania, które nam bardzo, że tak powiem, służy. I to nie jest tak, bo ja uważam, że można spędzać czas ze znajomymi na wiele innych sposobów, a nie tylko przy drinku, piwie, czy nawet winie, bo możemy pójść na spacer, możemy pograć w jakiś sport i to jest super, ale jeśli właśnie już ten alkohol, jeżeli mielibyśmy o nim mówić, to czemu właśnie na przykład nie? Wiem, Włosi też jakby charakteryzują się raczej stosunkowo niską masą ciała, no to właśnie to chodzi nam o to, że oni, a jedzą powoli, spędzają czas razem, jedzą razem i nawet jeżeli tam się pojawia jakaś lampka, Wina, to, to spędzanie czasu razem jest bardzo ważne. Nie wyłączajcie tego, ale jeszcze posłuchajcie: natomiast protip jest ważny. Kończy się rozmowa, i idziecie po prostu w miasto, spotkać się ze swoimi znajomymi, nie siedzicie sami przed telewizorem y, albo, albo przed radiem. Natomiast y, powiedziałeś też o tych y, y, Włochach, tak? którzy jedzą dosyć. Wolno te posiłki. Mm. To, to ma bardzo duże przełożenie, że nie wiem, obiad, który można w dwie minuty, delektujemy się nim 15 i przekłada się na przemianę materii. Jakbyś mógł wytłumaczyć, dlaczego lepiej jeść wolno, a, a nie szybko? Nie spieszyć? Tak. To jest w ogóle mnóstwo argumentów i badań naukowych na ten temat. Po pierwsze, faktem jest, że nasz mózg ogarnia, że się najedliśmy dopiero x czasu, około 20-30 minut po tym, jak skończyliśmy jeść. Więc jeżeli e, zjemy obiad w dwie minuty, czy w 5 minut i możemy Byliśmy głodni przed obiadem, zjedliśmy ten obiad tak bardzo, bardzo szybko. No to potem możemy dalej być głodni i zjemy coś jeszcze dodatkowego, czego nie planowaliśmy, bo wydaje nam się, tylko że się nie najedliśmy, bo minęło za mało czasu. Więc to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz jest taka, że takie świadome i kontrolowane jedzenie, takie przeżuwanie, powolne gryzienie i tak dalej, powoduje też to, że ulniemy my się bardziej najadamy, bo bardziej się fokusujemy na tym jedzeniu. Jakby wszystkie rozpraszacze przy jedzeniu są złe, czyli telefon, komputer, praca i tak dalej, bo to powoduje, że my nie jemy świadomie, tylko jemy tak mimochodem, gapiąc się na przykład w ekran telewizora i zjadamy i nawet, okej, okay, zjedliśmy, jakby to już po posiłku, a ja dalej jestem głodny. Więc to są dwie takie kluczowe rzeczy pod kątem tego, żeby jeść powoli, przeżuwać powoli. Bardzo ważny, zdrowy nawyk. Będziemy zachęcać do tego, żeby wziąć się za swój brzuch, za swoją też energię tego, żeby po prostu się ruszać, ale też to takie siedzenie i to takie przeżuwanie mi się mocno kojarzy z Napół Siedzimy, oglądamy prawda, jakiś film, często pojawiają się te takie zapychacze, ale zapychacze w formie popcornu, chipsów. Często właśnie wtedy też słodkie napoje, ale mogą być też jakieś drinki, alkohol, hmm? czy, czy to piwo, o którym rozmawiamy. Jak wyeliminować ten taki nawyk, bo to wydaje mi się, że jeżeli ktoś sobie wprowadził to x czasu temu, x miesięcy, x lat, to w jakimś stopniu podświadomie o tym myśli, że skoro sięgam po ten pilot, to sięgam też drugą ręką po coś innego. Jak to wyeliminować, czy możemy mieć nad tym jakąkolwiek kontrolę? Wiesz co, tak. To jakby jest kilka rzeczy a budowania nawyków. Po pierwsze właśnie takie łączenie rzeczy ze sobą, to jest jedna z najprostszych dróg do zbudowania nawyku. Czyli jeżeli zakotwiczymy sobie, że telewizor to zawsze są lody, czy telewizor to zawsze jest popcorn czy drink, no to prawdopodobnie zawsze z automatu, gdy będziemy włączać telewizor, to będzie pojawiało się e, też to mniej zdrowe jedzenie. E, ja nie lubię słowa eliminować. Ja raczej podchodzę do tego, żeby byli świadomi, że to występuje, bo to nie znaczy, że nigdy, nie wiem, może nie możemy sobie usiąść z mężem, żoną, partnerką, e, nie wiem, w sobotę wieczorem obejrzeć film i zjeść popcorn, czy pójść do kina i zjeść popcorn. No to jest w porządku. Bardziej chodzi o to, żebyśmy my byli świadomi, że to nie jest tak, że nie, wiem, my jesteśmy akurat teraz głodni e, i sięgamy po ten popcorn z głodu, tylko dlatego, że e, sięgamy po niego, bo wyrobiliśmy sobie ten taki nawyk, że jak jest telewizor, to musi być ta e, przekąska i ta świadomość, w ogóle samoświadomość, świadomość, że to nie jest głód, tylko jakaś zachcianka, apetyt, jakieś przyzwyczajenie, jest jakby bardzo ważnym pierwszym krokiem, żeby w ogóle to ograniczyć, ewentualnie eliminować, jeżeli rzeczywiście stwierdzimy, że to jest taki nawyk, którego chcielibyśmy się pozbyć z naszego życia. No i tutaj z nawykami jest tak, że najlepiej jest jeden zamienić na drugi, czyli albo na przykład znaleźć sobie jakąś zdrowszą przekąskę, na przykład świeże owoce, które mają mało kalorii i potrafią mieć dużą objętość i w tej całej misce owoców będzie stosunkowo mało kalorii i to jest jakaś pierwsza opcja. Możemy nie wiem, nauczyć się szydełkować, oglądając e, film. Oczywiście to już trochę taki ekstremalny przykład, e, ale jakby znalezienie czegoś, co będą robiły nasze ręce w czasie oglądania, co niekoniecznie będzie e, jedzeniem. Wszystko zależy od osoby, i to też te strategie i taktyki trzeba indywidualnie pod osobę dobierać. A ile mniej więcej czasu to może zająć? Bo tak jak się zastanawiam, to wpadają te takie myśli do głowy, nie? że tak nagle ci ding-ding, jakby jest taki dzwoneczek, o tym myślisz. Siłą rzeczy, jak to kilka razy jest takie przypomnienie, dostajesz Informację zwrotną, no to czasami ktoś może się poddać. To jak mm, ty oceniasz taką y, y, kreskę czasową, żeby od tego momentu, żeby nie, ten nawyk nie stał się taki uciążliwy, do momentu, w którym właśnie świadomie sobie wybierasz, dobra, siadam sobie, no to wezmę sobie ogórki kiszone, bo są zdrowe, prawda, mają mnóstwo wody i nie są kaloryczne. Jak to zastąpić, by nie zwariować i zarazem, czy, czy jest rzeczywiście tak, że komuś to zamienia naprawdę długo i może nawet nigdy nie dojść do tej takiej zmiany tego, tego nawyku, a być może ktoś to po prostu dostanie dwie, trzy informacje teraz na słuchach, kurczę, jakie to proste, czy, czy tutaj jest bardzo duża różnica osobowości, Włościowa? Bardzo duża jest różnica osobowościowa i bardzo jest duża różnica, jeżeli chodzi o intensywność stosowania. Chodzi mi o to, że jeżeli na przykład nie wiem, chcesz zacząć regularnie biegać, o wiele łatwiej będzie Ci zacząć regularnie biegać i wyrobić sobie ten nawyk, gdy będziesz na przykład robił to codziennie niż raz w tygodniu. I to nie znaczy, że bieganie codziennie to jest coś, co ja rekomenduję. Chodzi tylko o to, żeby coś się stało dla nas rutyną, to musimy odpowiednio dużo razy to zrobić. Jeżeli będziemy mieli tylko częstotliwość raz w tygodniu, jakby pielęgnowania nowego nawyku, to to jest stosunkowo mała intensywność. I zajmie nam to o wiele więcej tygodni czy nawet miesięcy, żeby to wprowadzić na stałe do naszego życia. A jeśli jest jakiś nawyk, który chcemy nie wiem, pielęgnować, jesteśmy w stanie to robić kilka razy dziennie, na przykład. No nie mam przykładu. Dobra, spróbuję zaraz jakiś wymyślić. Mm. O nie wiem, czytanie książki po każdym posiłku. No, słaby przykład, ale chodzi mi tylko o to, że jeżeli będziemy to robić pięć razy dziennie. Ale picie herbaty nawet takie, prawda? O, może na przykład być picie herbaty po każdym posiłku. No to jak robisz to pięć razy dziennie, a nie raz w tygodniu, to o wiele łatwiej ci to wejdzie po prostu w krew. Okej, okay. zastanawiam się też pod kątem tego twojego y, obżarstwa lodowego. Oczywiście z, y, z mruciem. Nie nazywam tego obżarstwa, bo obżarstwo, <gauka>, Nie, nie no żartuję, bardziej chodzi mi o to, że potem jest ta godzina 21. I tak teraz sobie przypomniałem, że gdzie tutaj to okno żywieniowe, które jest też takim mitem, to znaczy, że 16 godzin nie jem, a 8 jem na przykład wszystko, co chcę. Też ta mniej ekstremalna to jest chyba 14 do 10, może mi mm -hmm. poprawisz. Ale wiesz, co przypomniałem sobie taki moment, kiedy były trener reprezentacji Polskiej, a więc. Czesław Michniewicz zaczął właśnie stosować to te, te, te okno żywieniowe i całkiem solidnie udało mu się zrzucić tam tych kilka czy, czy, czy kilkanaście kilogramów. A, czy to ma rzeczywiście rację bytu, żeby wyprowadzić się z jakiejś tam nadwagi i uzyskać efekty zamierzone? I czy można wtedy rzeczywiście przez te 8 godzin jeść, ile się chce i co się chce, bo przez 16 godzin potem się nie obżeramy i, i też ma spokój żołądek nasza wątroba? To to ostatnie, co powiedziałeś, na pewno nie jest prawdą. To nie działa w ten sposób, że przez 16 godzin nie jemy, a przez 8 godzin możemy jeść co chcemy i ile chcemy. E, najczęściej w ogóle cały ten post przerywany działa na bardzo prostej zasadzie. W momencie, gdy wcześniej jedliśmy na przykład przez 12 godzin dziennie, a teraz jemy przez 8, to najczęściej po prostu wylatuje nam jeden albo dwa posiłki z naszego harmonogramu dnia, zaczynamy jeść mniej i tym sposobem chudniemy. I tak naprawdę cała koncepcja przerywanego postu, główne swoje benefity ma w tym, że ona trochę ułatwia organizację, Posiłków. No bo jeśli wyznaczysz sobie, że masz wszystkie posiłki zjeść od, nie wiem, od 12 do 8 wieczorem, to od 21 już nie możesz się zastanawiać, a co by tu zjeść? No bo jest prosta odpowiedź na to pytanie. Nic nie możesz zjeść, no bo już przekroczyłeś godzinę swojego, że tak powiem, okna, w którym mogłeś jeść i teraz już nic nie jesz. Nie ma tam żadnych dodatkowych, magicznych, spektakularnych właściwości. To najczęściej mówię, działa w ten sposób, że to ułatwia nam jeść mniej, i powoduje nam też trochę po prostu takie uproszczenie zasad odżywiania. Od tej do tej jem, potem już nie jem, nie muszę nawet się zastanawiać, a co by tu zjeść. Wracając jeszcze do twojego pierwszego pytania o moje lody i tam jest jedna bardzo ważna rzecz do powiedzenia. Obżarstwo zawsze jest złe. Jakby to jest jedna z takich w ogóle ważnych rad dla każdego człowieka. Jedz, ale się nie obżeraj. No, jeżeli masz ochotę na czekoladę, to zjedz kawałek czekolady, ale się nią nie obżeraj, bo jest ogromna różnica, czy zjemy pasek czekolady, czy zjemy całą czekoladę, czy zjemy dwie Czekolady, bo pasek czekolady to będzie 80 kalorii, kilka gramów cukru, cała czekolada to będzie 600 kalorii i już dużo więcej cukru, a dwie czekolady to będzie ponad 1000 kalorii i to ma znaczenie dla naszego organizmu, ile tego zjemy. Oczywiście każdy jest większy, mniejszy, szerszy, starszy, młodszy, różnimy się, więc nie ma takiego jednego modelu, mhm. który pewnie mógłby zastosować każdy i, i, i przyniósłby zamierzone efekty. Natomiast chyba u ciebie jest taka rekomendacja 80 do 20. Czy ona nadal obowiązuje i czy mógłbyś ją przybliżyć i wytłumaczyć, o co chodzi z tym magicznym 80 do 20? To trochę od tego zaczynaliśmy, ale chodzi o to, żebyśmy w 80% jedli zdrowe, nieprzetworzone jedzenie, czyli warzywa, owoce, pełnoziarniste produkty zbożowe, orzechy, nasiona roślin strączkowych, chude produkty mleczne, mięso, ryby i tak dalej. A 20% kalorii może pochodzić z takiego żywności bardziej przetworzonej. Czyli te fast foody właśnie nam się na przykład pojawiają, prawda? Bo już wieś o fast... pizze, ale czy, czy można Iść na te hamburgery, właśnie na przykład raz w tygodniu. No i widzisz, i tutaj właśnie teraz dochodzimy do sedna, że każdy powinien też jakby tą proporcję zdrowego i niezdrowego jedzenia dopasować odpowiednio do siebie. Bo są osoby, które na przykład potrzebują codziennie zjeść coś słodkiego do kawy po południu i to jest w porządku. Jeśli to będzie coś małego, to możemy to wtedy zrobić nawet codziennie, jeżeli rzeczywiście to nie będzie więcej niż te 10-20% naszej dziennej kaloryczności. Bo jak będzie więcej, to zaczną się problemy. I to nie chodzi o to, że jak już zjemy 30, to nagle zaczniemy tyć. Zupełnie nie chodzi o to. Chodzi o to, że jak na przykład 30% kalorii będziemy jeść takiej czekolady, to prawdopodobnie w tych 70% kalorii będzie już za mało odżywczego jedzenia dla naszego organizmu i zacznie się podjadanie, zaczną się napady głodu. Więc dlatego to jest bardzo ważne, żeby nie przesadać z tą ilością. Jedna osoba będzie wolała to sobie realizować tak, że to będzie mały cukierek do kawy codziennie, a druga osoba będzie wolała tak, że raz w tygodniu na przykład wychodzi na miasto zjeść jakby zupełnie inny posiłek niż ma normalnie jakby w swojej diecie na co dzień, bo wychodzi, nie wiem, z kolegami na, na miasto i idzie na tą przysłowiową pizzę i ona jest duża, ale jest to na przykład raz w tygodnie, więc. A są też osoby, które wręcz potrzebują takiego bardziej rygorystycznego podejścia do diety, i one w ogóle nie chcą mieć żadnych odstępstw, bo lepiej się czują, gdy po prostu już wprowadziły te zdrowe nawyki żywieniowe i ich się pilnują przez cały czas. Więc serio, tu nie ma złotej rady, dlatego my też zawsze, jak pracujemy z naszymi pacjentami, to do każdego jakby dobieramy te narzędzia indywidualnie, bo głupotą byłoby zrobić jakąś uniwersalną zasadę dietetyczną, a w niedzielę to idź sobie zjedz co chcesz, a przez pozostałe. Pozostałe dni, tygodnia, to trzymaj się diety idealnie, albo ogólna zasada dietetyczna, zjedz sobie coś słodkiego do kawy, to ci pomoże. Nie, to trzeba dobrać indywidualnie. Gdybyśmy mieli we wszystkim umiar, to życie byłoby łatwiejsze. Ale y jeszcze ten efekt jojo, o y którego chyba się wszyscy boją, to znaczy, że no dobra, zrzuciliśmy te 5 kg, no ale. Potem, żeby to nie wróciło. I jaką Ty masz taką receptę, jakąś rekomendację z perspektywy doświadczeń i z perspektywy pracy z tłumami? Co jest najważniejszego, żeby nie zadziałał ten efekt jojo? Kilka rzeczy. Po pierwsze, to rozpoczęcie tej zmiany w swojej głowie. Na takim poziomie, że dieta to nie jest coś od do, co nie wiem, przechodzę, na, chcę schudnąć 10 kg, przechodzę teraz na jakiś konkretny plan żywieniowy, który będę stosować 3 miesiące, potem schudnę 10 kg, zapomnę o nim i wrócę do tego, co było. No to jeśli na starcie mamy w ogóle takie podejście, to zawsze będzie ten efekt jej, znaczy prawie zawsze, o tak bym powiedział. Druga rzecz jest taka, że chodzi o to, żeby też ta dieta w trakcie procesu nie była zbyt rygorystyczna i żebyśmy nauczyli się tworzyć narzędzia potrzebne do obsługiwania problemów do e, trzymania się diety. Już tłumaczę, co to znaczy. Chodzi to tak o to, komputerowo. Trochę tak, ale o co chodzi? Chodzi o to, że jako sobie weźmiemy jakiś okres czasu trzech miesięcy, to prawdopodobnie będziemy mieli tam wtedy urodziny, urodziny koleżanki, jedno wesele, e, karnawał. Karnawał, święta i coś takie. zawsze coś się wypada, że tak powiem. I chodzi o to, żebyśmy sobie wypracowali jakieś takie rozwiązania na to, to jak ja podchodzę do swoich urodzin, do czyjś urodzin. E, jakie jest najlepsze dla mnie rozwiązanie? Czy takie, że zjem mniej w ciągu dnia, a tam zjem trochę więcej, czy że nie będę tam przesadował z ilością, czy że w ogóle są takie osoby, które nie wiem, odmówią na przykład tortu, bo powiedzą, że nie wiem, nie lubią, nie mają ochoty, i tak dalej. Dla każdego to będzie trochę inne rozwiązanie. I chodzi o to, że jeżeli nie będziemy przez jakiś okres czasu podchodzili zbyt rygorystycznie do tej diety, przepracujemy tego różnego rodzaju nie wiem, wyjazdy służbowe, święta, urodziny, tort w pracy i tak dalej. Znajdziemy sobie na to rozwiązania, to potem te umiejętności zostają z nami. E, na lata. No i jeżeli połączymy to, że wiemy już, że ta dieta nie ma być od do, tylko to jest pewna zmiana sposobu myślenia o naszym życiu i w ogóle zdrowe życie to nie jest jakiś punkt, do którego my dążymy. To jest stałe podejmowanie możliwie najzdrowszych dla naszego organizmu decyzji i znajdziemy sobie, mówię, narzędzia i rozwiązania na te takie rzeczy, które nam utrudniają ćwiczenia i dietę, no to będziemy mieli jakby komplet umiejętności na końcu do tego, żeby całe życie już się tak prowadzić. Nie wiem, czy spotkałem większego profesjonalista od Roberta Lewandowskiego jeśli chodzi o to w jaki sposób zarządza swoim ciałem rytmem dnia i tego, jak funkcjonuje na co dzień, to też pomogło mu wdrapać się na szczyt. Na pewno też um, ta świadomość yy, i współpraca z żoną, te yy, kulki mocy, które się pojawiają, ten specjalista od techniki snu. Ale z perspektywy ciebie, kto ze sportowców polskich, właśnie u ciebie na przykład, budzi wielki szacunek albo którego podziwiasz, lub mógłbyś dać kilka przykładów kogoś, kto w sposób pewnie ten Lewandowski, prawda, znów się tutaj nam, nam pojawi, ale yy, dlaczego. Są zawodnicy, są sportowcy, którzy wdrapują się na szczyt, a którym się nie udaje. Czy właśnie ta dieta, to zarządzanie to jest, nie wiem, 50% sukcesu, 70% sukcesu. Jak to wyważyć, jak to ocenić? Bo potem siedzi sobie ktoś, kto ma 15 lat, zaczyna w jakichś poważnych już rozgrywkach, czy na arenie międzynarodowej, czy to w juniorach, czy powoli przebija się do seniorów i myśli sobie, ja też tak chcę. Świetne pytanie. Bardzo mi się podoba, już spróbuję na niej odpowiedzieć w taki sposób, żeby to było proste i zrozumiałe. Myślę, że takie podstawowe zasady zdrowego stylu życia, mam na myśli tutaj to, żebyśmy 80-90% kalorii mieli z nieprzetworzonego jedzenia, żebyśmy pili odpowiednio dużo wody, spali co najmniej 7 godzin, najlepiej pomiędzy 22 a 6 rano, dbali o regularną aktywność fizyczną i tak dalej, to daje nam pewnie jakieś... 90, 80, 95% efektów. Mam na myśli tutaj zarówno w kontekście jakby zwykłego kowalskiego, takiego jak ja, który chce na przykład schudnąć, czy sportowca do jakiegoś tam poziomu zaawansowania. I to, co potem myślę, że wyróżnia największe jakby osobistości, największych z profesjonalistów i najlepszych w swoich dziedzinie osoby, to jest to, że potem już każde 0,1% ma znaczenie. I potem, gdy na przykład zadajesz mi proste pytanie, a kiedy powinieneś suplementować kreatynę, to ja ci odpowiem dla ciebie czy dla siebie, prawdopodobnie dowolnie, tak, żebyś o niej pamiętał i żebyś ją brał, bo to jest jakby coś, co daje ci znowu 85-95% efektu. Ale są badania naukowe, które mówią, że rzeczywiście w porze potreningowej, razem z posiłkiem bogatym węglowodany, to przyswajanie kreatyny jest największe. Tylko. Ono jest nieznacznie największe, ale chodzi o to, że jeżeli już masz 90% podstaw, zadbałeś o to wszystko i największym błędem w ogóle osób, i czy to chcących schudnąć, czy to w ogóle sportowców jest to, że oni zaniedbują te najważniejsze 90%, a skupiają się na takich, bym powiedział, no nie, że prostszych, ale takich bardziej bym powiedział clickbaitowych jakby zagrywkach, które dają Ci już maksymalnie te 10%, nie? Czyli, nie wiem, kiedy wezmę kreatynę, czy jeszcze wezmę sok z buraka do tego i e, jak szybko zjem po treningu, gdzie to jest najważniejsze. Dopiero jak to mamy, to wchodźmy na poziom szczegółu i potem tak naprawdę te ostatnie 5-10% to już budujesz z takich e, klocków, które pewnie maj, wnoszą Ci wartość 1-10% i musisz ich zrobić 100, żeby jakby wyciągnąć z tego procesu możliwie najwięcej jak się da, tylko najpierw. 90% podstaw, a potem możemy zacząć jakby dokręcać te śrubki na poziomie mówię takim, to ok, to jaki to będzie dokładnie rodzaj węglowodanów, który wypijemy w trakcie treningu, jaki będzie po, czy rzeczywiście będziemy stosować jakieś okulary blokujące światło przed zaśnięciem, co nam będzie też korzystnie wpływało na lepszą jakość snu, no takich zagrywek, które potem możemy dokręcić, jest naprawdę dużo? tylko najpierw podstawy. A jakie są największe błędy, które popełniają sportowcy, z którymi ty na przykład miałeś e, okazję pracować? Mogą to też być sportowcy amatorzy, bo też e, o takich rozmawiamy. Wiesz co, myślę, że największy problem, w szczególności na przykład dla przykładów w dziedzinie sporty walki, to tam największym problemem jest olewanie zdrowego stylu życia w takim okresie pomiędzy, że tak powiem, walkami, nie? Czyli... Zeszło ciśnienie. Tak, zeszło ciśnienie, dokładnie. Pierws dwa miesiące do walki, do main eventu, no to wszystko musi być dopięte na sto procent. Problem jest taki, że potem trzy miesiące po tym evencie jest jedna wielka laba bo i można. potem trzeba to wszystko nadrabiać, dopiero doprowadzić do momentu, w którym się zaczynało i jakby dopiero potem robimy jakieś kroki do przodu. I w kontekście piłkarzy to myślę, że nawet widać, jakby nie ja nie współpracując z piłkarzami, tylko raczej współpracując właśnie tylko z osobami trenującymi sporty indywidualne, no to nawet widać nieraz, jak nie wiem, do Legii Warszawa wracają piłkarze po zgrupowaniu i dostają kary za nadwagę, bo się nimi jeszcze w jakimś limicie wagowym. I tutaj trochę chodzi o to. I dlatego myślę też, że Robert Lewandowski jest pięknym przykładem takiego etosu sportowca na poziomie profesjonalizmu w każdej dziedzinie. Bo chodzi o to potem, czy jak masz ten urlop, jak masz to wolne, to czy rzeczywiście jakby robisz coś, co służy Twojemu organizmowi i dalej realizujesz te zasady zdrowego stylu życia. I jeśli to robisz, to znowu, jak Kobe Bryant często powtarzał, że jeżeli on przez ileś lat będzie wstawał codziennie o trzeciej, żeby o czwartej zrobić trening i będzie dwie godziny dziennie trenował więcej niż wszyscy inni, to po roku tych godzin, kiedy on przetrenował więcej niż wszyscy inni będzie tak dużo, że to powoduje, że jest lepszy niż wszyscy inni. I czym więcej jakby dokładamy do naszego takiego kociołka performensu, zdrowego stylu życia i podnoszenia jakby swoich umiejętności, no tym na koniec jakby dnia, miesiąca, roku jesteśmy bogatsi i lepsi. To z Kobim Bryantem mi się jeszcze Grzegorz Krychowek z yy, skojarzył, a to yy, bardzo Podobny przykład i to yy, właśnie bo wywołałeś Kobiego. Jak bu, ta, e, była era drugiego Dream Teamu, kiedy też już Kobi, oczywiście 92, to no to Barcelona, Michael Jordan, ale później, kiedy była era Kobiego, no to też marzyło o tej dominacji, żeby sięgnąć po złoty medal. No i oczywiście ekipa poszła na imprezę. Kobi został i tam już o tej czwartej czy piątej już był na siłowni, podnosił ciężary. Reszta wróciła Przez z imprezy. Jak go zobaczyli, to już im się tak głupio zrobiło, że to był ewidentny znak, że to jest bestia, tak? To są, to są te rzeczy, które u, u, u kolegów zespołu wywołały po prostu wręcz takie, nie wiem, zawstydzenie i to też był taki pierwiastek. I zawstydzenie, który, i, motywacja i motywację też jednocześnie. Je mm -hmm. I Grzesiek Krychowiak znowu też był taką osobą, która zawsze pojawiała się pierwsza na siłowni i to też zawsze chociażby Adam Nawałka powtarzał, czy też był trener reprezentacji polskiej. On miał, wiesz, jaki nawyk, że pił espresso z miodem. Nie wiem, czy jest coś... Takiego e, super e, nie, w ale... takim zestawie? Czy, czy ma to jakiś wpływ? Ale espresso z się zalew na mi się zawsze kojarzyło. Okej, okay, nie no, espresso jest super, miód jest w porządku, chociaż trochę przeceniany w dzisiejszych czasach, bo dalej w większości miód to jednak jest, jest cukier. E, ale znowu nie patrzmy na te pojedyncze wybory żywieniowe, bo widzisz, to jest trochę tak, jak. Ocenisz mnie pod kątem tego, co to za dietetyk, który je lody na kolację? No to powiesz, no nie, no przecież to w ogóle nie może być prawda, jakby co on tam wie i co on sobie jeszcze wyrządza jako krzywdę. No tylko, że gdy spojrzymy na cały obraz tego, nie, jakby, że ja mam codziennie regularną aktywność fizyczną, że oprócz tego, że trenuję, to jeszcze wykonuję odpowiednią ilość kroków w ciągu dnia, że sobie śpię te co najmniej 7 godzin, że mam tak dużo warzyw i owoców w ciągu dnia, że gdyby wszyscy Polacy jedli... Ale przybierz ich... właśnie u ciebie, jak wygląda taki twój dzień, żeby... Y żyć zdrowo i pozwalać sobie na te lody z owsianką. Okay. Opowiedz o tym. No to już opowiadam. Najczęściej, to zależy, w zimę wstaję mniej więcej około godziny szóstej, w latem około godziny piątej. Latem najczęściej zaczynam dzień od biegania i po prostu wychodzę, idę biec, piję przed tym filiżankę espresso i... Bez miodu? A bez miodu. A jaki dystans? To zależy, jakby od 10 no, do 15 km, powiedzmy tak, jak średnio. A zimą raczej siłownia, bo jak jest tak bardzo zimno, to nie lubię za bardzo biegać <laughs> na dworzu. Czyli ten zimny prysznic poranny, to, to nie dla Ciebie, Nie, nie. Ten zimny prysznic poranny, to, to zdecydowanie nie dla mnie. Potem najczęściej ogarnię się jadę do biura i najczęściej w biurze dopiero jem śniadanie, czyli to jest kilka godzin. To wszystko godzin. jest. Tak, to wszystko jest nadczo. Po tej filiżance espresso. Na śniadanie prawie zawsze jem kanapki. Podstawa to pieczywo pełnoziarniste. zamiast masła czy margaryny na to hummus albo serek kanapkowy, pierwsza warstwa warzyw, czyli najczęściej sałata, rukola, potem jakieś źródło białka i na to druga warstwa warzyw, pomidor, ogórek, jakieś zioła. To jest mój pierwszy posiłek. Potem do biurze mam też bieżnię, po której mogę sobie chodzić, gdy mam spotkania i staram się, żeby oprócz tego, co na treningu, to też zrobić co najmniej te 10-14 tysięcy kroków dla takiej pozatreningowej aktywności fizycznej. Obiad to bardzo różnie, ale to jest najczęściej taki posiłek w stylu jakiś ryż, makaron, ziemniaki, e, mięso i przede wszystkim dużo warzyw, bo te warzywa są podstawą każdego, większości moich posiłków. Mięso jakie? E, najczęściej to jest kurczak albo indyk, czyli chude drobiowe, ale też często zamieniam to na jakiś produkt mleczny typu mozzarella light, czy na przykład nasiona roślin strączkowych, czyli tofu. E, to jest mój drugi posiłek. Trzeci posiłek jest bardziej taką przekąską, ale obfito i tam jest bardzo dużo owoców zawsze, bo najczęściej jest to jakiś jogurt z e, odżywką białkową, czasem bez odżywki białkowej, może robić tam nawet trochę miodu i do tego duża porcja owoców. Teraz zimą najczęściej są to po prostu mrożone owoce i z tego się wręcz robią takie lody, bo ja lubię lody, to już wiemy. Ale to szejki, bardzo. Nie, nie, raczej po prostu w misce sobie mieszam, nie wiem, paczkę mrożonych malin, do tego dodaję masło orzechowe i jogurt. I tak wygląda mój trzeci posiłek. Warte zaznaczenia jest to, że ten mój drugi posiłek był bardzo duży, nie? To najczęściej jest tak co najmniej jedna paczka ryżu, bardzo dużo tych warzyw. Ile ważyw, kalorii byś określił ten posiłek? Tysiąc ma co najmniej. E, I wtedy mamy dopiero czwarty posiłek, e, gdzie mamy 100 gramów płatków owsianych, najczęściej do tego jest albo jogurt islandzki, który jest wysokobiałkowy, albo odżywka białkowa, do tego najczęściej migdały, orzechy włoskie, w zależności od dnia różne orzechy, żeby też je wymieniać, bo one mają trochę inny zestaw witamin i składników mineralnych. E, i do tego do lodów. I koniec. I dzień jak co dzień. I dzień jak co dzień. Powoli kończąc naszą rozmowę, chciałem Cię zapytać, bo przychodzą do Ciebie ludzie, którzy pewnie zadają non-stop te same pytania. Mhm. Jesteś do tego przyzwyczajony. Najczęściej to jest chęć 5-10 kg, to są tego typu cele, czy, czy one są większe? I, i teraz tak. Co jeżeli ja, albo gdybyśmy się mieli zabawić teraz trochę w diagnozę, staram się ruszać, yy, ale też lubię sobie pozwolić i nigdy nie byłem na żadnej diecie. Przychodzę i mówię, słuchaj, yy, Michał, panie doktorze, 5-10 kilogramów, takie, żeby zrobić formę życia do lata, no bo już końcówka stycznia. To co, co ty wtedy mówisz takim ludziom? To, to dobry czas, żeby się na to zabrać. Bo jak chcemy coś zrobić na to lato, to nie zaczynajmy w kwietniu czy w maju, tylko raczej zacznijmy teraz. Znaczy oczywiście też trochę studzę ten zapał, nie na zasadzie, żeby go przygasić, ale żeby raczej właśnie wytłumaczyć, że ten proces zmiany raczej powinien polegać najpierw na tej zmianie w naszej głowie, żeby to nie był taki styczniowy zryw, że teraz to wszyscy zaczynają, a nowy rok, nowa ja, nowy ja. Tylko raczej, żeby wybudować jakby trochę tej edukacji żywieniowej, żeby każdy miał tą świadomość, że naprawdę my nie powinniśmy jeść zdrowo tylko po to, żeby ważyć mniej, ale my przede wszystkim powinniśmy jeść zdrowo po to, żeby uniknąć teraz lub w przyszłości wszystkich chorób takich, które da się uniknąć za pomocą zdrowego stylu życia. To jest naszym celem. Teraz jakby inwestujemy w naszą dietę, żeby w dużym skrócie potem mniej wydawać pieniędzy na różnego rodzaju lekarstwa i mniej czasu spędzać w kolejkach do lekarza, bo naprawdę wielu jednostek chorobowych jesteśmy w stanie uniknąć za pomocą zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej i tych takich zasad zdrowego stylu życia. Ale ty zadajesz bardzo dużo wtedy konkretnych pytań, albo... Oj, bardzo dużo. Jakie to są pytania na przykład? Zresztą... Wiesz, wiesz, jestem teraz, mhm. masz mnie do dyspozycji. Co, jakie, jest, nie wiem, trzy podstawowe pytania, które zadałeś? O nie, no to ja ci muszę mieć czternaście co najmniej okay. podstawowych pytań, myślę. A, no to, ale to możemy odegrać nawet taką scenkę, ja będę odpowiadał szczerze. Dobra, no to jak mamy, to, to godzinkę nam zajmie, ale dobra, to jedziemy po kolei. Jak Jaki jest twój cel? Dobrze wyglądać, myślę, że to tak za każdym. Nie, no, żyć zdrowo, ruszać się. Ja też miałem gdzieś tam jakieś przeboje delikatne z kręgosłupem, dopiero co wróciłem na siłownię, więc, więc myślę, żeby ta waga na przykład te 80-82 kilo, w, takim, w takiej mojej posturze osoby 1,85 m utrzymać, załóżmy przez najbliższe 15-20 lat, ale żeby tkankę tłuszczową zamienić na mięśnie nie zamienia się jej bezpośrednio na mięśnie, to teraz tylko obalę mit. Możemy zrzucać tkankę tłuszczową, możemy budować mięśnie, to są dwa procesy e, rozłączne, że tak powiem, w naszym organizmie. Mogą na jakimś etapie zaawansowania być realizowane jednocześnie, ale nigdy tłuszcz bezpośrednio nie zamienia się w mięśnie. Co cię tak głębiej motywuje. W sensie, dlaczego chcesz to zrobić w ogóle? Nie, bo zajmuję się sportem, no to, no to też nie wypada, myślę. To znaczy, wydaje mi się, że bardzo, to jest takie, takie moje prywatne chyba podejście, że dobrze jest, kiedy masz sportowca, który, który myśli sobie Dobra, ten gość się rusza i, i mniej więcej ma pojęcie o tym, co robi albo czym się Dobra, zajmuje. Dobra, to normalnie bym poszukał jeszcze głębiej tej twojej głębszej okay? motywacji, bo ona jest potem ważna, żeby nią tak emanować w procesie. Chodzi mi o to, że gdy będziesz potem gubił motywację, gdy trochę ci się nie będzie chciało, okay. to ja cię będę przypominał, dlaczego ty tak naprawdę tego chcesz. Nie, że nie po to, żeby po prostu ważyć określoną ilość kilogramów. Wysyłasz wiadomości. Trochę yeah. tak, trochę <słuch> tak to działa. Dobra, i potem przechodzimy do pytań: czy jesteś na coś chory? Potem i wymieniam yy... całą listę z stylu, co chcę po drugiego insulinochłonność. Okej, okay, nie, 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 na razie nie, nic z tych rzeczy i zero żadnych leków nawet na co dzień. Dobra, leki? Nie. Właśnie nic. Suplementy? Właśnie nie. Dobra, czy robiłeś badania krwi przez ostatnie 12 miesięcy? Tak to byśmy o ich okay. załączenie, tak, tak czy inaczej. E, czy masz jakieś alergie, bądź nietolerancje pokarmowe? Na razie nie, ale wiesz co, y, tylko tutaj i y, to jest chyba taka odbitka, o której rozmawiamy, bo nie do końca wiem, bo nigdy nie robiłem sobie badania na tolerancję właśnie. Czy to jest od razu takie wysyłanie u ciebie, że skoro Ktoś przychodzi do, dietety, do dietetyka i prosi o dietę, to mówisz, dobra, ale musisz sobie zrobić badania na nie. tolerancję, czy tego nie trzeba? Nie, bo jakby większość badań na tolerancję pokarmowe w klasie IGG to jest bullshit. Okej, okay, bo wiesz, ściema. nie mam jakiś wysypek, nie wiem, jesz orzechy i nie dostajesz, nie wiem, bo od razu. To nie, bo... jakby moim zdaniem nie ma sensu nadwyrężać jakby budżetu pacjenta na samym początku. Raczej... To nie jest jakby od razu, nie. tak jak czasami jest u lekarza, że musisz zrobić 150 badań i nagle okazuje się, cała wypłata leci na te wszystkie. Nie, nie, nie. Przytłumaczę dlaczego, bo to by było głupoto w sensie. Są osoby, które na rynku, które tak robią, i to nie jest tak, że to nie ma sensu. Chodzi mi tylko o to, że to jest znowu, o, to jest piękne to, co mówiłem wcześniej. Chodzi o to, że u 80-90% osób i tak brakuje tych podstaw. Jeżeli ty do tej pory jadłeś przede wszystkim McDonalda, to serio, nic złego ci się nie stanie, jak ja ci powiem, żebyś jadł sałatkę z kurczakiem teraz. Nie, zacznijmy od tego, żeby w ogóle jak najszybciej zacząć wprowadzać zdrowe zmiany, a nie odsuwać je w czasie, bo jeszcze trzeba zrobić jakby szereg badań. Jeżeli potem coś w procesie daje jakieś negatywne symptomy, tobie coś jest, nie wiem, jesteś senny, masz właśnie jakieś wysypkę, masz jakieś wzdęcia, to możemy się zastanowić na ten temat, jakie badania warto by było w twoim indywidualnym przypadku zrobić, ale dla mnie z góry wysyłanie wszystkiego, wszystkich osób na jakiś bardzo kompleksowy zestaw badań bez wcześniejszej rozmowy z tą osobą nie ma najmniejszego sensu i to jest po prostu marnowanie jakby czasu i pieniędzy pacjenta. Powoli przyspieszając, czyli mamy tak, jaki jest cel, co cię motywuje, na co jesteś uczulony, jakie są... Dolegliwości, takie dolegliwości. życia codziennego, wzdęcia, senność, nudności, nie wiem, przy, przy, w przypadku kobiet obfite miesiączki, e, zmęczenie, bóle głowy... I czego jeszcze potrzebujesz, żeby powoli wdrożyć jakby. No już... na razie jesteśmy na etapie takiego wywiadu. zdrowotnego, tak, tak, zdrowotnego w ogóle. Potem ci zadaję dużo takich pytań, to ile możesz wydawać pieniędzy na jedzenie? Okay. Gdzie najczęściej robisz zakupy? Ile czasu możesz przeznaczyć na przygotowanie posiłków? E, daję ci listę wszystkich grup produktów spożywczych, czyli takich. Jak posiłek jem, ty, czy jednak diety pudełkowe, które są popularne? Nie, nie, ile ty możesz wydawać te pieniędzy po prostu na Ale... produkty do diety? Ale po polecasz raczej gotowanie samemu? Zdecydowanie. Czy... Okej, okay. dlaczego? Bo pudełka A, po pierwsze, nie budują nawyków żywieniowych, po prostu dostajesz gotowca, pod twarz, jesz go i w momencie, gdy przestaniesz go zamawiać, to niczego się nie nauczyłeś a propos komponowania zdrowych posiłków. Po drugie, tam jest najczęściej za mało świeżych warzyw i owoców, przez co ludzie chodzą głodni a, i potem i tak podjadają, i to nie zdaje egzaminu na dłuższą metę. Pytam cię też o to, jaki masz sprzęt w kuchni? Czy masz blender, czy masz piekarnik? E, pytam cię też o to. Na ile oceniasz swoje umiejętności gotowania? Czyli czy jesteś raczej osobą, która umie gotować wodę na herbatę, czy jakby wyższe skille, że tak jest, powiem? jest, piekarnik i załóżmy umiejętności 6 na 10. Dostajesz taką informację super. od pacjenta. E, potem e, czego nie lubisz, co lubisz jeść i to zarówno na poziomie jakich produktów nie lubisz jeść, jakich posiłków nie lubisz jeść, bo nie, może zup na przykład nie lubisz. E, nie lubię, nie wiem czemu. O, no i super. No jest jakby... taką informację. Tak. Wyleby nie racuchy. Wyleby nie racuchy, dokładnie tak. I myślę, że na poziomie diety to zbliżamy się już do końca. Potem jeszcze jest dużo pytań aktywność fizyczną, no bo ona wpływa też na to, ile będziesz musiał, w jakiej Dwa, wielkości trzy razy w dostajesz taką informację pod kątem jakby albo pływania, albo, albo takiej siłowni, ale mocniej stabilizującej jakby... Y... To potem mnie też interesuje w ogóle, jaki masz rodzaj wykonywanej kro pracy, jakie, ile kroków dziennie wykonujesz. Średnio na przykład dostajesz informację 10 tysięcy kroków, czyli taki, okay. taki, y, taki wywiad przeprowadziliśmy. Trochę na potrzeby y, nazwijmy odcinka, ale całkowicie Szczerze. I kiedy masz te informacje, to co mówisz pacjentowi, co robimy dalej? E, tak, no to wtedy jakby dietetyk przystępuje do procesu układania diety. Najpierw musi obliczyć zapotrzebowanie na energię tej osoby, czyli ustalić kaloryczność diety. Jeżeli to ma być dieta redukcyjna, no to trzeba wprowadzić deficyt energetyczny. A potem analizuje już jakościowo, że tak powiem, te wszystkie parametry a propos tego, jakie przepisy powinny być w diecie i dopasowuje przepisy, tak żeby tam było jak najwięcej dań takich, które, które zawierają produkty, które powiedziałeś nam, że lubisz, żeby nie było tam tych produktów, których nie lubisz, żeby były same przepisy, bez blendera, jeśli nie masz anuż blendera. E, czyli krok po kroku, jakby uwzględniając te wszystkie parametry w tym wywiadzie żywieniowo-medycznym, e, na które udzieliłeś odpowiedzi w tych pytaniach, jakby uwzględniamy w jadospisie. To załóżmy sobie, że jest jeszcze kobieta, jest mężczyzna. Mhm. Zupełnie inaczej wyglądają te diety. A czy ludzie wstydzą się e, odpowiadać szczerze czasami? Coś ukrywają? Bo... bo a... Bardzo często. Właśnie, dlaczego? To znaczy, nie wiem, lubisz jeść te fast foody? Dwa razy w tygodniu. Mówisz, a raz na jakiś czas, ale to widać, to wychodzi. Potem się przyznają do tego, jaka jest ta informacja do, do ciebie, żeby trochę otworzyć tych ludzi, że rozmawiasz nie, wiesz, z kolegą... Z osobą, która ci oceni. Tylko z lekarzem. Mhm. Dlaczego ludzie jakby wstydzą się przyznać do, do swoich negatywnych nawyków żywieniowych? Wiesz co, ja myślę, że to w znakomitej większości przypadków oni robią to nieświadomie. Oni po prostu zapominają trochę na poziomie wypierania tego, że no nie, no przecież to nie ja, nie jestem ja, a po drugie bo Ja miałem kiedyś takiego taki wywiad żywieniowo-medyczny pacjenta jeszcze w swoim gabinecie kilka lat temu. Teoretycznie umówiliśmy sobie trzy ostatnie dni jedzenia. No ja tak patrzę na te dni jedzenia. Nie no, to rewelacyjnie wygląda. No przecież to, to nie ma w ogóle, nie, nie może być tak, że tu mamy problem z nadwagą czy otyłością. No więc tak dopytuje się. Okej, okay, to po tym śniadaniu na pewno nic nie było, to pomiędzy drugim śniadaniem a obiadem nic nie było, to po kolacji już nic nie było i potem wychodzą kwiatki najczęściej, nie? A że tutaj to jeszcze akurat wczoraj wróciłem z Włok przywiozłem sobie jakąś włoską szynkę i zjadłem opakowanie, a no tak, a wieczorem to w sumie codziennie trzy kieliczki białego wina. I jak potem sobie dodasz te wszystkie kwiatki, które wychodzą, bo ludzie trochę o nich zapominają, trochę starają się je, je wyprzeć, trochę nie są świadomi, że o tym też powinni powiedzieć, bo na przykład a jak sok świeżo wyciskany, to przecież on jest zdrowy, to, to nawet nie muszę o tym mówić. No to potem się składa z tego cała historia, która te, te klocki zaczynają się zadzębiać, nie? Czyli już wiemy, skąd ta nadwaga i otyłość. I na koniec, czyli mamy tak naprawdę pierwszą dietę, którą dajesz na ile? Na jakiś miesiąc? E, miesiąc, sześć tygodni, tak naprawdę u mnie to działa trochę tak, że najpierw na dwa tygodnie, e, żeby trochę ją dokalibrować jeszcze w trakcie tych pierwszych dwóch tygodni, no bo pomimo takiego obszernego wywiadu żywieniowo-medycznego i tak się może okazać, że ja ci dam jakiś przepis, który ci nie pasuje, więc wtedy możesz mi zawsze to zgłosić, tak żebyś dostał zupełnie nowy, inny i tak, żebyś finalnie po takich dwóch tygodniach docierania się z tą dietą, został już z planem, który rzeczywiście ci jakby odpowiada, że masz tam przepisy, które sprawdziłeś, one ci smakują, jesteś w stanie je gotować, nie są za długie, masz dostęp Wszystkie produkty do nich i tak dalej. Potem co dwa tygodnie ty się mierzysz, ważysz i przesyłasz informacje o swoim samopoczuciu. I na bieżąco, jeśli jest taka potrzeba, to manewrujemy też kalorycznością tej diety. No bo jeżeli na przykład po dwóch lub czterech tygodniach, jakby nie ma tego efektu spadku masy ciała, no to też trzeba obniżyć wartość energetyczną diety albo dodać aktywności fizycznej. Więc najważniejsze jest też to, żeby to był taki stały proces dopasowywania tej diety. To się nie dzieje tylko na początku, tylko przez cały czas trwania współpracy. I po jakim czasie ktoś już jest taki w pełni świadomy, że po trafi już zarządzać swoją dietą to są miesiące czy to są lata Oj bardzo różnie to od miesiące lata w dużym skrócie możemy powiedzieć że od 3 miesięcy do 24 miesięcy to jeżeli miesiące to do lata igrzyska olimpijskie forma olimpijska po takich informacjach od doktora ale przede wszystkim Michała Wrzoska bardzo ci dziękuję za Dziękuję również